kolejny już w naszej historii bożonarodzeniowy wieczór Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck dla Państwa, dla środowisk związanych z kreacją naszej kultury kaszubskiej, dla wszystkich tych, z którymi przychodzi nam pracować na co dzień. To dzisiejsze spotkanie ma być okazją do wspólnego przeżycia święta. Jesteśmy sobie potrzebni i mówiąc szczerze, to jesteśmy na siebie skazani. Musimy budować w tej wspólnocie, którą kreujemy, to, co stanowi dla nas, dla naszych wartości fundament. Bycie razem, a spotkanie z Bożą Dzieciną w żłóbku z okazji corocznych świąt Bożego Narodzenia staje się dla nas swego rodzaju kerygmatem, głoszeniem tej prawdy, w którą głęboko wierzymy, że Bóg narodził się w Betlejem i stał się dla nas kluczem do ponownego z Nim spotkania. Dzisiejszy wieczór jest w sposób szczególny wyakcentowany poprzez zaproszenie znakomitego szczecińskiego zespołu Art Ensemble pod dyrekcją pana Andrzeja Janaszka. Zespołu, z którym już spotkaliśmy się przy okazji pamięci świętego Jana Pawła II. Dzisiaj zaprezentuje nam kolędy z całego świata. To on przyjechał do nas z kolędą, zgłoszenie prawdy o Bożym Narodzeniu. Witam wszystkich naszych miłych gości. Jest nam niezmiernie miło i tą radość w imieniu Ośrodka Kultury dzisiaj przedstawię. Art Ensemble, bardzo prosimy.
Żebyśmy mieli czas wyhamować trochę,
i zastanowić się nad sensem życia. Na najbliższy Sylwester udanej zabawy, radości, a w 2016 roku spełniajmy swoje marzenia i życzenia. Ale również pamiętajmy o tych, którzy czasami potrzebują naszego wsparcia, naszego dobrego słowa, a czasami też tego, żeby się podzielić z tym, co mamy. I niech to przesłanie zawsze będzie nam towarzyszyć w stosunku do drugiego człowieka. Radości, pomyślności, szczęścia i zdrowia. Wszystkiego dobrego.